Witam Państwa ponownie na naszym spotkaniu czwartkowym. Dzisiaj ta konferencja prasowa jest troszeczkę inna. Chciałbym na niej podziękować przede wszystkim wszystkim wyborcom, którzy zaufali mojej osobie, którzy głosowali na mnie i którzy po prostu nadal będą moimi wiernymi osobami, które będą mnie wspierać w działaniach na rzecz naszego miasta i na rzecz naszego szpitala. Serdecznie chciałbym podziękować całej grupie osób, która pomagała mi w kampanii wyborczej. I chciałbym podziękować również mediom za to, że brały udział w moich konferencjach, że przekazywały rzetelnie moje intencje. I po prostu chciałbym jeszcze raz wszystkim serdecznie podziękować. W drugiej kolejności chciałbym pogratulować wyboru panu senatorowi Boberowi i panu posłowi Szymańskiemu. Są to posłowie, parlamentarzyści z naszego regionu, z Grudziądza i myślę, że jako przyjaciele, czy koledzy, czy przyjaciele pana prezydenta będą wspierać działania na rzecz naszego miasta i na rzecz naszego szpitala. I wierzę głęboko w to, że nie pozwolą go sprywatyzować, nie pozwolą go rozczłonkować, żeby część przeszła do Torunia i myślę, że będą wspierać działania pana prezydenta na rzecz naszych pacjentów. Myślę, że ja nadal, szanowni państwo, będę już jedynie komentatorem pewnych wydarzeń, które będą w mieście i będę informował państwa o tym, w jaki sposób można pewne rzeczy i problemy rozwiązać. Myślę, że to są dzisiaj jeszcze może niedookreślone problemy, które będą miały miejsce jeszcze w tym roku. Nie ma takiej rzeczy, jeżeli człowiek stworzył problem, to człowiek go powinien umieć rozwiązać. Chyba, że są osoby, które nie będą umiały rozwiązać tego problemu, to będzie wszystko, tak powiem, spadnie odpowiedzialność na nasze barki. Ja jeszcze raz wszystkim serdecznie dziękuję. Myślę, że ilość głosów, którą otrzymałem, pomimo że byłem bezpartyjnym kandydatem, jest imponująca i za to państwu serdecznie dziękuję. Ja myślę, że to nie można rozpatrywać tego w kategorii porażki. Wiadomo, że negatywna kampania była prowadzona wobec mojej osoby przez co najmniej 3 lata, ale pomimo to są osoby, które dokładnie rozumieją problem i dokładnie potrafiły mi zaufać. 15 tysięcy głosów, szanowni państwo, to jest dobry wynik. Pamiętajmy, że dzisiaj Polska jest podzielona na PiS i antyPiS. Myślę, że jeszcze przyjdzie czas, że będą swoje miejsce na arenie politycznej miały osoby bezpartyjne, które będą po prostu umiały współpracować i tworzyć dobre prawo, dobre ustawy i pracować na rzecz obywatela. Bo dzisiaj to, jak państwo zobaczycie, czy w Sejmie, czy w Senacie, będzie podział niekompetencji, nie merytoryki, nie wiedzy i doświadczenia. Będzie podział polityczny. Będzie PiS i antyPiS. I będziemy mieli wojnę polsko-polską przez następne może 4 lata. Że w Senacie to nie chodzi o przeciąganie, tylko chodzi o merytoryczność. Jeżeli byłyby propozycje dobre dla miasta i dobre dla szpitala, to osobiście uważam, żebym podjął negocjacje, ale nie za wszelką cenę i nie na zawsze, dlatego że jestem osobą niezależną i taką pozostanę. Natomiast jeżeli jest coś, a byłyby propozycje dobre dla miasta, a byłyby bardzo dobre propozycje dla szpitala, myślę, że trzeba usiąść do stołu i rozmawiać. I tylko w tych kategoriach. Ja myślę, że to może nie w kategorii porażki, tylko że tylko bym traktował to. To jest po prostu, myślę, że trzeba zacząć w grudziąckim PiS-ie troszeczkę pracy od podstaw. Trzeba po prostu może dopuścić więcej młodzieży. Może trzeba będzie więcej otworzyć się na obywateli chcących działać politycznie. A z drugiej strony
to nie można, myślę, że też dobrze by było większej aktywności podczas wyborów, bo biorąc pod uwagę te 2000 głosów, jeżeli mogę to skomentować, to tak naprawdę 2000 głosów, które otrzymałby pan senator Mioduszewski, to one by pochodziły z większego zaangażowania wszystkich działaczy PiS-u, bo to jest nieduża liczba. Natomiast myślę, że swój mandat by miał. Ale to widać, że nie było takiej pracy, która by przyniosła efekt pozytywny i sukces. To po prostu były rozbieżności, już może rzeczywiście tam, ja nie wiem, nie potrafię ocenić wszystkich działaczy PiS-u, ale myślę, że powinni dzisiaj wyciągnąć wnioski, jeżeli chodzi o osoby, może jakieś interakcje personalne, ale z drugiej strony wyboru czy nie wyboru osób, które po prostu, no, dobrze by było, żeby już dzisiaj na spokojnie powiedziały, co tak naprawdę zrobiły dla naszego miasta, dla naszej małej ojczyzny, dla poszczególnych form życia publicznego. Dlatego, że po prostu, no, bycie parlamentarzystą to jeszcze po prostu nie wszystko. Bo tam się działa na rzecz dobrego prawa dla kraju, ale również przy tej okazji można przenosić, można zabiegać o dobre sprawy i dobre życie polityczne dla naszego miasta. I tego od kilkunastu lat nie ma. No, mówiłem chociażby, że o pozyskiwanie środków. Ja kiedyś, może będzie ktoś, kogoś interesowało, to powiem, że w ogóle nie można było w ogóle przebić się przez kokon tamtejszej platformy, gdzie po prostu ani PSL-u, gdzie tych środków nie potrafił ani uzyskać pan prezydent, ani ja, ani po prostu inni, którzy w tym czasie działali. Ale w tym czasie właśnie i PSL, i PO kierowały pieniądze do innych posłów, do innych regionów, do innych osób, którym zależało na dobrych sprawach. Myślę, że grudziąc, ja tak myślę, że i to mam, ja w kampanii to może niedokładnie chciałem powiedzieć, może to mi nie wyszło, ale my nie jesteśmy dumni z naszego miasta. Ja bym chciał, żebyśmy byli dumni z naszego miasta. My ciągle jesteśmy jeszcze na troszeczkę pochylonym kręgosłupie wobec Torunia, wobec Bydgoszczy. I to się ciągnie od czasów powojennych. Bo Grudziądz jakby ma wpisane, że my jesteśmy gorsi. W czym jesteśmy gorsi? Mówiłem o tym. 269 milionów podatków płacimy. Myślę, że to jest po prostu wystarczające, aby podnieść się i powiedzieć tak, my chcemy tak samo żyć, tak samo uczestniczyć w podziale środków, każdych środków, i tak jak Toruń, i tak jak Bydgoszcz. My jeszcze chyba tego nie potrafimy robić, ale to z czasem się pewnie nauczymy. Młodzież przyjdzie, która, ja uważam tak, że młodzi są zupełnie niezależni, wolni. Oni po prostu zupełnie postawią sprawę jasną. Dla nas Grudziądz jest najważniejszy i myślę, że tym przesłaniem będą budować jakość życia w naszym mieście. Ja już mam swój wiek, na razie mi zdrowie dopisuje. Na razie nie potrzebuję brać leków, ale to już w moim wieku to troszeczkę ostrożnie trzeba budować swoją przyszłość. Myślę, że ja będę chciał być cały czas aktywny. Jeżeli się po prostu będę przydatny, czy będę po prostu zaproszony do współpracy, no to uważam, że wtedy moja aktywność będzie zupełnie inna. To nie jest tak, że ja się rozstaję, czy z działalnością samorządową, czy z działalnością polityczną. Ja po prostu uważam, że moje doświadczenie, wiedza potrafi przewidzieć pewne zdarzenia, które mogą zaistnieć przy tak zwanym niefrasobliwym zarządzaniu. Ja myślę, że to, co już na mój temat wszyscy chcieli, to powiedzieli. A dzisiaj nadszedł ten czas, żeby ze zrozumieniem traktować pewne rzeczy i o tym będziemy mówić na następnej konferencji, pewnie w listopadzie. Ja nie uciekam od problemów, nie uciekam od odpowiedzialności, ale również nie będę
będę bardzo aktywny, dlatego że warto pracować dla osób, które tego potrzebują. Warto pracować dla pacjentów, warto pracować dla osób, które sobie nie radzą na przykład z machiną medyczną czy machiną ochrony zdrowia. I myślę, że to jest moim zadaniem, tak jak przez całe życie potrafiłem budować to na rzecz innego człowieka, tak i teraz będę nadal to robił, nie ma problemu. Prywatnie to tak, no zawodowo już nie będę pracował, dlatego że w moim wieku no już raczej się nie powinno myśleć o sukcesach w chirurgii dziecięcej. Mam propozycje, ale nie chciałbym po prostu z nich jeszcze skorzystać, jeżeli chodzi o moje doświadczenie i w zarządzaniu. Ale to po prostu przyjdzie na to czas, jeszcze trzeba będzie pomyśleć. Natomiast oczywiście gdzieś do pracy pewnie jeszcze pójdę. Natomiast jeżeli chodzi o moje prywatne życie, no to po prostu nadal mam to przedsiębiorstwo rolne, które będę dalej rozwijał i myślę, że z dobrym efektem. Nie chciałbym się wypowiadać może w szczegółach, dlatego że za małą pewnie mam wiedzę, bo intencyjność pana prezydenta no, wynika jedynie z konferencji prasowych, nie z dokumentów. Natomiast też chciałbym wiedzieć, czy miasto otrzymało ten dokument od Rio w piątek czy w poniedziałek. Bo jeżeli otrzymało w piątek, no to jest to zatajenie informacji przed wyborami, bardzo ważne. Ale jeżeli otrzymało to w poniedziałek, no to uważam, że w poniedziałek powinniśmy my się zapoznać. Natomiast tak, jest to po prostu dzisiaj koniec zabawy w kotka i myszkę. Koniec zabawy. Do tej pory można było sobie grać na nosie, czy do tej pory można było się bawić z Rio, bawić się z wojewodą. Dzisiaj Rio powiedziało, sprawdzam. I to jest bardzo poważne. To jest bardzo poważne, bo szanowni państwo, to nie dotyczy już szpitala, to dotyczy miasta. I w takim układzie Rio nałożyło na miasto program naprawczy. Ja wiem, co to jest program naprawczy nałożony przez Rio. To są warunki, które należy spełnić. A to są bardzo bolesne i trudne warunki. Ja myślę, że trzeba będzie się zapoznać z sytuacją bieżącą miasta. No i później, no co nas czeka przy tym programie naprawczym? Na pewno nas czekają cięcia dotacyjne, a to co jest pewne, na pewno nas czekają podwyżki. Szkoda, że tak się stało. To był rok, myślę, wyborczy, w którym można było wiele rzeczy uzyskać, a wiele rzeczy żeśmy stracili. Uważam, że z Rio nie ma żartów. I dalsze żarty, czy dalsza zabawa z Rio w kotka i myszkę, no, może skończyć się dramatem dla miasta. Pierwsze, nie słyszałem. Po pierwsze, no, w ogóle nie składałem, ale z drugiej strony ja chcę państwu powiedzieć, że to zupełnie nie o to chodzi, to nie jest problem. Dzisiaj obojętnie, kto tam przyjdzie, naprawdę obojętnie. Może przyjść z kwalifikacjami profesorskimi lub w ogóle bez kwalifikacji. To nie ma żadnego znaczenia. Żadnego. Dlatego, że dzisiaj sytuacja szpitala jest tak poważna, jaka nie była od 20 lat. Mówię odpowiedzialnie. Jaka nie była od 20 lat. I to, co się stało w ciągu tego roku, żaden dyrektor do końca roku w ciągu 2 miesięcy nie udźwignie. To będzie po prostu, myślę, że ktoś, kto poważnie potraktuje albo chciałby potraktować, to by nie składał papierów. Sytuacja jest bardzo poważna i ona po prostu przez 1,5 miesiąca jest zbyt krótki czas. Ja myślałem, że jeżeli po prostu pan Drzymalski, ówczesny dyrektor, od lutego weźmie jakby w inny sposób, będzie zarządzał nie merytorycznie, a nie tylko i wyłącznie personalnie wobec niektórych, no to po prostu dzisiaj byśmy mieli zupełnie inne otwarcie. Zobaczymy państwo, bo ja wiem już, ja jestem w stanie przewidzieć, ale to przyjdzie czas, że będziemy mówili, jaki jest wynik, jaka jest strata na przyszły rok. I zobaczycie państwo, porównacie stratę, która była w 2018, ze stratą, która będzie w 2019.
myślę, że to już żaden dyrektor nie jest w stanie nic zrobić. I wybór dyrektora uważam, że nie ma żadnego znaczenia dla szpitala. Jest wprowadzony przez RIO program naprawczy dla miasta. To, tak jak mówiłem wcześniej, przede wszystkim odcina się dotacje wszelkie. Koniec, kropka. Żadne kluby sportowe, to wszystko, nikt nic nie dostanie. Z drugiej strony te podwyżki, które się pewnie należały, na pewno się należały tym ludziom od 3 lat, nie od teraz. Tyle, co można wyczytać z dokumentów źródłowych, to te podwyżki były dane z pieniędzy wirtualnych, nie fizycznych. I dzisiaj decyzja będzie należała do Rady Miasta. Co zrobi dalej i skąd te środki zabezpieczy. Czy biorąc pod uwagę, że problem, który zaistniał i problem, który jest realny i fizyczny, zastanawiam się, na ile można przykryć to futurologią, czyli przyszłością. Myślę, że się nie da tego przykryć. I po prostu społeczeństwo, my, wyborcy i podatnicy, będziemy za chwilę wiedzieć, że z tej przyszłości prawie nic, bo zupełnie czym innym by było, Grudziądz stracił szansę w roku wyborczym. I to musimy sobie zdawać z tego sprawę. Trzeba było jeździć, trzeba było załatwiać, trzeba było prosić, trzeba było pisać projekty i u marszałka, i w ministerstwach, i w rządzie, i wszędzie, gdzie się tylko da. I dzisiaj byśmy mogli mówić tak, mamy zaklepany projekt na Kalinkowo, na boisko, na drogi, na to wszystko. To są projekty, które już mamy albo mamy przyrzeczone. Ale jeżeli dzisiaj mamy program naprawczy, który po prostu tnie to wszystko i nie pozwala na inwestycje, nie pozwala na wydawanie pieniędzy, mówienie nam, podatnikom, którzy płacimy, jeszcze raz przypominam, rocznie 269 milionów złotych, bo tyle z Grudziądza i powiatu spływa do urzędu skarbowego, czyli do ministerstwa, no to proszę Państwa, jedni mogą w to wierzyć, bo jest im to przyjemnie. Ja w to nie wierzę, bo jestem osobą doświadczoną i uważam, że i znającą prawo, a poza tym no, tyle lat już byłem w samorządach. Nie ma możliwości, jest dzisiaj bardzo poważny okres, to będzie bardzo smutny dla nas wszystkich, bardzo poważny i po prostu trzeba będzie dokładnie pytać, co się takiego wydarzyło w ciągu tego roku. Od początku przeciwny kandydaturze pana Glamowskiego i to mówiłem o tym nieraz. Dlatego, że uważałem, że to jest człowiek, który przesiedział 8 lat w ławach Rady Miasta, który przewodniczył wiele lat Grudziąckiej Komisji Budżetu i Finansów i z takim doświadczeniem, z taką wiedzą zdaje sobie sprawę, w jakiej sytuacji bierze miasto. I dlatego uważam, że dzisiaj mogę powiedzieć już w sposób odpowiedzialny, jest to rok stracony. Rok bez nadziei, ale rok, który kończy się i skończy się olbrzymim problemem. Od tego nie uciekniemy. Myślę, że dobrze by było, ale to już jest czas, który nie wróci. Trzeba było od samego początku, tak jak mówię, rok wyborczy, to jest rok, w którym się pewne rzeczy załatwia szybko. Tak, to nie jest złe słowo. Po prostu trzeba tutaj rzeczywiście dobre projekty pisać, jeździć, nie zajmować się rzeczami drobnymi i jeszcze po prostu w to poprosić parlamentarzystów. No widocznie zabrakło tej energii pozytywnej. Inne miasta wykorzystały, naprawdę wykorzystały. Uważam, że po wyborach prezydent powinien być prezydentem wszystkich podatników i mieszkańców, a poza tym powinien być skłonny do współpracy z każdą opcją polityczną. Zupełnie czym innym jest, z jakiej opcji się wywodzi, ale czym innym jest realna szansa dla miasta i realna szansa dla wszystkich podmiotów wynikająca z pozytywnie prowadzonej polityki konsultacyjnej, negocjacyjnej. I to jest zadanie prezydenta. Można powiedzieć, że myślę, że trochę za wolno się pan prezydent rozkręcał, a dzisiaj już nie ma po co jeździć nigdzie, bo tak naprawdę mamy bardzo poważną sytuację w mieście. W mieście mamy poważną sytuację.
I to za chwilę czas pokaże, co będzie. Za chwilę będzie sesja nadzwyczajna. Zobaczymy, jak się zachowają odpowiedzialnie radni. Zobaczymy, czy będą popierać wszystkie podwyżki, czy będą popierać wszystko to, co będzie przygotowane przez zespół pana prezydenta. Ja myślę, że to jest sytuacja nie do pozazdroszczenia. I dla radnych, i dla zespołu pana prezydenta, i dla szpitala, i dla innych przedsiębiorców, bo tak naprawdę to będzie ciężko nawet przedsiębiorcom żyć w naszym mieście. Chyba, że coś się wydarzy, o czym nie jestem w stanie przewidzieć, i pieniądze z nieba spadną. Nie wierzę w to. Jeżeli nie spadną z nieba, no to będziemy mieli trudną sytuację. Ja myślę, że ta trudna sytuacja, ona kiedyś się skończy. Tylko nie wolno już więcej obiecywać, tylko trzeba pokazać realnie. Real, jeszcze raz real. I bez żadnej ucieczki w futurologię, bo ona nic dobrego nie przyniesie. Szanowni Państwo, to jest program naprawczy dla miasta pisany. Szpital tutaj już nie ma wielkiego znaczenia. Przekształcenie szpitala w spółkę w obecnej sytuacji, gdzie nie mamy jeszcze tego konsorcjum spółkowego, czyli holdingu, to jest dopiero umowa. W KRS-ie może być wpisane za 6 miesięcy, bo to jest okres tworzenia spółki. Nie jesteśmy w stanie dzisiaj w tej sytuacji prawnej przekształcić szpitala w spółkę. A jeżeli nawet coś takiego się wydarzy, to ta spółka za chwilę upadnie, bo są wskaźniki, jest ustawa, jest prawo. To trzeba było zrobić na samym początku. I zrobić to, jeżeli już w ogóle. Tylko trzeba się zastanowić, czy szpital w spółce będzie też działał normalnie i bez straty. Nieprawda. Szpital przekształcony w spółkę trzeba będzie i tak pokrywać stratę, tak jak pokrywa to Urząd Marszałkowski w Gdańsku, bo ma wszystkie szpitale w spółkach. I nadal ten szpital będzie po prostu, jeżeli nie będzie miał większego przychodu, jeżeli on jeszcze bardziej nie otworzy się na pacjentów, będzie generował stratę. Nic nie da zamykanie oddziałów, które przynoszą zyski, bo tak naprawdę na zamknięciu pediatrii myślę, że szpital straciłby co najmniej 1,5 miliona rocznie. Co najmniej. Natomiast dzisiaj trzeba patrzeć, co i jak najszybciej wygenerować do przodu i pozyskać pieniądze z Narodowego Funduszu Zdrowia. To jest tylko i wyłącznie ucieczka do przodu. W tej sytuacji może po prostu wydarzyć się bardzo dramatyczna sytuacja, bo albo trzeba będzie sprzedać szpital za zaangażowane pieniądze. No zobaczcie Państwo, dzisiaj doprowadzono do takiej sytuacji, myślę, że w sposób nieprzemyślany, że jeden z parabanków ma ponad 300 milionów zaangażowania. I to wieloletniego. Nie wiem, może będzie chciał za zobowiązania przejąć szpital. No to jest w ogóle dramat i tragedia. A z drugiej strony może dojść do sytuacji, że trzeba będzie w marcu likwidować szpital. Mamy jeszcze 5 miesięcy. To dobrze by było, żeby ktoś przemyślał tę decyzję. Bo zniszczyć można, ale stworzyć od podstaw już się nie da. I musimy być świadomi tego. I myślę, że nie można już walczyć personalnie, bo to przez rok się okazało nieskuteczne. I co przez ten rok się stało? Nic. Strata. Dlaczego strata? Walka personalna zawładnęła miastem, szpitalem, innymi spółkami. No w tej walce przegraliśmy wszyscy. Niestety.